Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Nadszedł czas, żeby zrobić rozstrzygnięcie tego pojedynku, tych dwóch zgrapek. Dwa poprzednie pojedynki, jak widzieliście, okazały się słabe. I ta zgrapka droższa, i ta tańsza nie dała nam ani korony wygrać. Także może za trzecim razem się uda. Mam nadzieję, że tak. Do trzech razy sztuka i tym razem się na pewno uda. Ja w to wierzę, wy po prostu trzymajcie kciuki. No i przechodzimy do pojedynku, po krótkim intro. No dobra, zaczniemy drapać od tej tańszej zdrapki, która kosztuje 50 koron. Ta droższa kosztuje stówkę, czyli praktycznie prawie 5 dych. 50 zł za jedną zdrapkę, tu w Norwegii się płaci tą droższą, to jest po prostu dużo kasy. Dużo kasy. Zasady są proste, 4 muszę znaleźć, tutaj są moje 4 wygrywające liczby i szukamy ich tutaj. W tej droższej zdrapce jest tych liczb 7. No i też ich tutaj szukamy, tych moich szczęśliwych liczb. No i do tej liczby przypisaną premię wygrywamy, jeżeli oczywiście ta liczba tu będzie. No i tu jest w tej zdrapce taki fajny bajer jak mnożnik. Tutaj jest akurat razy 5, razy 10, razy 20 i nawet razy 50 można pomnożyć wygraną. A w tej można pomnożyć wygraną razy 2, 5, razy 10 i 20. Wygrane są fajne, 6 sztuk, które mamy po 500 tysięcy koron, najwyższe wygrane, a w tej droższej zdrapce mamy 2 sztuki po milion nawet, 4 po 100 i takich tam innych. Dobra, zaczniemy drapać tą czarną i trzymajcie kciuki, proszę was, aby ten trzeci pojedynek został rozstrzygnięty w końcu. Przybliżymy troszkę. Dzisiaj drapiemy naszą polską monetą jednogroszówką. Nie wiem, czy widzicie. O. Dobra. No to szukamy tych moich szczęśliwych liczb. Pierwsza to 6, 26, 16 i 29. Ale powiem wam, że lepiej się tą monetką drapie jak śrubką, czy tam wkrętem, tak jak drapałem to w poprzednim odcinku. Jednak ciężko było tym wkrętem, ale wydaje mi się, że po prostu tamta zdrapka miała taką ciężką, trudniejszą taką warstwę, tą ścierną do ścierania. Trudniej się ścierała. Dobra, teraz tak, moje liczby to 6, 26, 16 i 29. Pierwsza to 35, oczywiście to nie moja szczęśliwa liczba. Druga, trójeczka, też nie moja. Czwarta, 30, obok. I tutaj było 10 tysięcy, obok niestety. My mamy 29. Kolejna liczba. 1. 1, 1. Data moich urodzin. 1 kwiecień. Także niedługo, pamiętajcie. 1 kwiecień i to nie jest prima aprilis, naprawdę się urodziłem tego dnia. Dobra, kolejna. 4 też nie moja. 7 też obok. Tutaj był 1000 koron. Kolejna liczba 17, też obok 200 koron. Kolejna 31, to też nie moja. I ostatni rządek 33, to nie moja. 37, też nie moja. 8, nie moja. I ostatnia 44. Czyli jak widzicie, trzecia zdrapka z rzędu ta i jest niestety pusta. Czyli już w tym pojedynku ta zdrapka na pewno nie wygra. Jeszcze ta szansa ma wygrać, ale zobaczymy, może znowu będzie tak, że będą dwa pustaki. Mam nadzieję, że jednak tak nie będzie, ale no zobaczymy, tak też może być. Przejdźmy do drapania tej droższej zdrapki. 27, 12, 43. Rządek niżej. 49, 18, 14 i 40. No to szukamy. Trzymajcie kciuki.
Pierwsza liczba 39, nietrafiona, obok mieliśmy 40. 49, trafiona, jest trafiona liczba, także ta zdrapka jednak ta droższa. Za 100 koron wygrywa ten pojedynek. Jeszcze nie wiemy, ile tu wygramy, ale już wiadomo, że ta wygra ten pojedynek. Także fajnie, nie będzie pustaka. Tutaj mamy 44, obok. Szukamy dalej, może będzie coś jeszcze. 25, to nie moja. 23, też nie moja. 6, też nie moja. 13, obok. Tutaj było 500 koron, to też nie moja. 16, też nie moja. 26, też obok, dużo tych obok. Tutaj było aż 50 tysięcy. 42, mieliśmy 43, też obok. A tutaj było 100 tysięcy. Kolejna liczba, 22. 48, ach, myślałem, że to będzie to, czego szukam, ale nie. Trójeczka. 17, 35 i ostatnia to liczba jest 41 i tutaj był milion koron. Milion koron, ale to niestety nie moja liczba. Moja liczba to 49. Także jak już mówiłem, ta zdrapka wygrywa pojedynek, tylko ciekawe jaką różnicą. Sprawdźmy jeszcze, co tu można trafić. No najmniejsza to 100 koron, 200, 500, 1000, 200. No dobra. Sprawdźmy, czy to będzie stuwa, czy może coś więcej. Uwaga, uwaga. 100 koron, czyli ta minimalna wygrana. 100 koron, 100 koron. Tut-trut, mamy zwycięzcę pojedynku, czyli to jest ta droższa zdrapka, która mnie kosztowała 100 koron. Dzisiaj ma stówkę, czyli ta najniższa wygrana, tak jak mówiłem wcześniej. No dobra, dobre i to. Możemy kupić kolejną zdrapeczkę. Na pomnożenie może się uda. Ja Wam już dzisiaj dziękuję. Dziękuję za Wasze komentarze pod poprzednim filmikiem. Dowiedziałem się, w którym roku Lotto zaczęło wypuszczać zdrapki. Nie wiedziałem tego. Już wiem. Fajnie, fajnie. Ja Wam już życzę fajnego, udanego weekendu, bo nie wiem, czy coś nagram w weekend, w sobotę lub niedzielę. Gdybym je nagrał, już Wam w tym momencie życzę fajnego weekendu, dużo, dużo fajnej pogody, uśmiechu na buzi. Trzymajcie się, dzięki Wam za uwagę. Pozdrawiam, heja!